Ameryka po polsku. Dzień dobry, witamy Was z Danielem Odrońcem sprzed United Center. Jak widać i co za chwilę zobaczycie, wszystko wokół jest opisane. Są kartki, są pamiątkowe zdjęcia, są również buty, są świeczki, balony, kwiaty. Jest flamaster, jakby ktoś chciał się dopisać na którejś z kartek i pozdrowić. To wszystko oczywiście ku pamięci Kobe'ego Bryanta. Kobe'ego Bryanta, który w niedzielę razem z 8 innymi osobami zginął w katastrofie lotniczej w Kalifornii na pokładzie helikoptera, który rozbił się w Kalifornii. Była również jego 13-letnia córka Gianna. Tak jak powiedziałem, wszystko jest opisane. Jesteśmy tutaj ze względu właśnie na te obrazki, które teraz widzicie, ale również ze względu na 69. All-Star Game, czyli wielki mecz gwiazd, który jest przed nami, a którego gospodarzem będzie Chicago. I wtedy, kiedy Chicago dowiedziało się, że będzie organizatorem, nie zdawało sobie oczywiście sprawy, że to będzie wyjątkowy All-Star Game. Nie tylko dlatego, że odbędzie się w Wiecznym Mieście, ale przede wszystkim dlatego, że będzie wyjątkowy pod kątem wspomnień związanych z Kobe Bryantem, który tragicznie zginął w niedzielnej katastrofie śmigłowca. A mówię o tym, bo przed organizatorami All-Star Game jest nieprawdopodobne zadanie po to, żeby sprostać chwili, sprostać sytuacji, sprostać oczekiwaniom, myślę, że nie tylko sportowego świata, koszykarskiego świata w Stanach Zjednoczonych, ale ogólnie świata, bo Kobe Bryant był postacią wyjątkową, rozpoznawalną na całym świecie, zresztą nie bez powodu mówiono i pisze się cały czas i będzie się pisać, że to legenda NBA, legenda Los Angeles Lakers. W internecie, również na naszym fanpage'u i na stronie amerykapopolsku.com możecie zobaczyć materiał, w internecie możecie zobaczyć mnóstwo filmików, które pokazują ludzi, którzy znali Kobe'ego Bryanta, którzy byli jego przyjaciółmi z parkietu, którzy byli jego przyjaciółmi również z ligi, mimo że na co dzień ścierali się wtedy, kiedy jeszcze Kobe Bryant grał w NBA w barwach Los Angeles Lakers, ale też ludzi kompletnie niezwiązanych z koszykówką, być może nawet ludzi, którzy sportu nie lubią, ale uwielbiali Kobe'ego Bryanta za to, jaki wpływ miał na sport, na koszykówkę, na modę, a jakie piętno odcisnął nie tylko na tym świecie sportowym. Jak widzicie, wszyscy, którzy tutaj się pojawiają, wpisują się, dopisują, zapisują wspomnienia, pozdrowienia dla Kobe'ego Bryanta i myślę, że właśnie pod tym kątem upływać będzie 69. All-Star Game w United Center w Wiecznym Mieście. Aż sam jestem ciekaw i mam też taki ogromny niepokój, jak to wszystko będzie wyglądać, bo niewątpliwie trzeba będzie sprostać zadaniu, trzeba będzie sprostać temu nieprawdopodobnemu momentowi, który będzie towarzyszyć meczowi gwiazd. Są tacy, którzy nie są w stanie się otrząsnąć i prawdopodobnie się nie otrząsną. Prawdopodobnie też do końca życia, tak jak ci jego najwięksi przyjaciele. Michael Jordan, LeBron James, który przecież ścierał się z nim, ale który na co dzień się z nim przyjaźnił, również po zakończeniu jego sportowej kariery, zakończonej kariery Kobe'ego Bryanta. Przed nami nieprawdopodobne wydarzenie. Jesteśmy tutaj dzisiaj również dlatego, że przed nami jest wybór składów poszczególnych zespołów. Znamy dziesiątkę, czyli dwie piątki, które zostały wybrane. Kapitanem zachodu będzie LeBron James, kapitanem z kolei wschodu będzie Giannis Antetokounmpo. Tyle tylko, że nie znamy jeszcze składów osobowych obu zespołów, bo ta czternastka zawodników, która będzie jeszcze wybrana przez trenerów, będzie ogłoszona dzisiaj, dopiero 6 lutego. I James, i Antetokounmpo będą dobierać sobie zawodników. Taka ciekawostka, już trzymając się sportu, że rewelacją tegorocznego meczu gwiazd będzie Doncic, Luka Doncic, rewelacyjny rozgrywający Dallas Mavericks, który o mały włos nie wygrałby w tej rywalizacji, w której głosy oddawali i kibice, i zawodnicy, i ludzie związani z NBA z LeBronem Jamesem. Koniec końców uplasował się na drugiej pozycji, rozdzielając Jamesa i Antetokounmpo. Zresztą ten 20-letni zawodnik powiedział, że dla niego to jest nieprawdopodobne przeżycie, bo stanie na parkiecie obok LeBrona Jamesa podczas meczu gwiazd, który dotychczas oglądał tylko i wyłącznie w telewizji. I ma też ogromną nadzieję, że LeBron James wybierze go do swojego zespołu. Jak widać, ludzi pojawia się tutaj co rusz coraz więcej.
Niektórzy przerażeni, że akurat kręcimy materiał, ale nic się nie dzieje. Ci ludzie przychodzą po to, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie, po to, żeby się dopisać tutaj zarówno na chodniku, jak i na ścianie, albo też na tych słupkach, które są przy ulicy Madison. Tych osób pewnie będzie zdecydowanie więcej i tych napisów będzie jeszcze więcej wtedy, kiedy będziemy już bardzo bliziutko 69. All-Star Game. A przypomnę, że ten mecz meczów odbędzie się 16 lutego, ale weekend z gwiazdami NBA rozpocznie się już 14 lutego. Pięknie Wam dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Być może to będzie również dla Was inspiracja, żeby pojawić się tutaj na miejscu, też zrobić pamiątkowe zdjęcie, przykleknąć, pomyśleć, przypomnieć sobie wszystkie te chwile, które przeżywało się przed telewizorem albo w hali, wtedy kiedy Lakers pojawiali się w Chicago po to, żeby rywalizować z Chicago Bulls. Do usłyszenia sprzed United Center, do zobaczenia, cześć.